Rezydent biura turystycznego. Wakacje zorganizowane oznaczają, że duża liczba turystów przybywa w tym samym czasie do tego samego ośrodka, wykupując wakacje u tego samego organizatora wycieczek. Z tego powodu duże biura podróży zatrudniają pełnoetatowych pracowników, by żyli i pracowali w ich ośrodkach w okresie wakacyjnym. Tacy pracownicy określani są mianem rezydentów biura turystycznego. Tak więc rezydent biura turystycznego odpowiada za opiekę nad grupami klientów w czasie wakacji zorganizowanych w ośrodkach wypoczynkowych. Głównym priorytetem jest zapewnienie, że klienci będą cieszyć się wakacjami i że wszystko przebiega tak sprawnie, jak to tylko możliwe. Będąc publicznym przedstawicielem biura podróży, musisz stworzyć doskonałe pierwsze wrażenie i zapewnić klientom doskonałą obsługę klienta przez cały okres pobytu. Mimo że brzmi to tak, jakby każda minuta każdego dnia spędzana była w pracy, nie zawsze jest tak źle. Jeśli wszystko pójdzie gładko, goście są zadowoleni, a samoloty przelecą punktualnie, wtedy będziesz miał trochę czasu dla siebie. Oto kilka przydatnych linków do sprawdzenia, jeśli zainteresowała Cię ta praca. Kim są rezydenci biura turystycznego? Istnieje wiele różnych rodzajów stanowisk wakacyjnych. Głównym obowiązkiem jest zapewnienie, że wakacje gości będą niezapomniane poprzez zapewnienie im przydatnej informacji i upewnienie się, że są bezpieczni. Ponieważ rezydenci biura turystycznego są zazwyczaj jedynymi osobami kontaktowymi z biurem podróży w czasie wakacji, oczekuje się, że będą doskonali w obsłudze klienta i zawsze będą przyjaźnie i entuzjastycznie nastawieni. Swoją osobą mają odzwierciedlać profesjonalizm turoperatora. Innymi słowy, są twarzą organizatora wycieczek. Są oni pierwszą osobą kontaktową na lotnisku, reprezentują organizatora wycieczek, zapewniają udane wakacje klienta, odbierają nowo przybyłych z lotniska, towarzyszą im przy ich zakwaterowaniu, organizują spotkanie powitalne. Oczywiście lista ich obowiązków jest o wiele dłuższa. Podają informacje o obiektach, atrakcjach ośrodka, mają regularne czasy spotkań, wydają ogłoszenia, radzą sobie z pytaniami i problemami, mają aktualne informacje, organizują przewodniki turystyczne i wycieczki towarzyszące. Organizują wynajem samochodów lub sprzętu narciarskiego, są dyspozycyjni niemal przez cały czas, doradzają, rozwiązują problemy, radzą sobie w sytuacjach krytycznych, prowadzą dokumentację. Rola wakacyjnego rezydenta biura podróży może być wymagająca zarówno fizycznie, jak i psychicznie i musisz być przygotowany na to, by być elastycznym i pracować długo w nietypowych godzinach. Stwarza to jednak doskonałą okazję, aby uciec od rutyny normalnej pracy od 8 do 16, a poza tym w gorących krajach łatwiej być optymistą. Rezydenci biur podróży podczas pracy w ośrodku mogą napotkać wiele różnych sytuacji, w których oczekuje się od nich rozwiązania problemu poprzez współpracę z innymi rezydentami lub samodzielne, korzystając z szybkiego myślenia i umiejętności organizacyjnych. Zdarza się, że praca trwa 12 lub więcej godzin dziennie, przez 6 dni w tygodniu, szczególnie w przypadku długich opóźnień na lotniskach. Zwykle muszą pracować w weekendy i przez 24 godziny na dobę. Praca przedstawiciela wakacyjnego jest często sezonowa, ograniczona do lata lub zimy. Do przewozu turystów i na lotnisko potrzebne jest prawo jazdy. Jakich umiejętności potrzebujesz, aby zostać wakacyjnym przedstawicielem? Dobre umiejętności komunikacyjne, zarówno ustne, jak i pisemne. Powinieneś być towarzyski, pewny siebie, energiczny, przyjazny, wesoły i entuzjastycznie nastawiony do swojej pracy. Poczucie humoru zawsze się przyda. Umiejętności planowania i organizacyjne, umiejętność pracy zespołowej, elastyczność, zdrowy rozsądek, umiejętność rozwiązywania problemów jest również potrzebna. Częścią pracy jest kontrola bezpieczeństwa. Obejmuje ona kontrolę pomieszczeń mieszkalnych, basenów, placów zabaw, aby upewnić się, że spełniają one wymogi bezpieczeństwa. Na liście obowiązków znajduje się również transport. Polega on na spotykaniu turystów na lotnisku, przewożeniu ich do hoteli i upewnieniu się, że mają zarezerwowane zakwaterowanie. Spotkania powitalne zazwyczaj odbywają się rano, w dzień po przybyciu nowej grupy turystów. Podczas spotkania rezydenci biura turystycznego poruszają następujące kwestie. Zakwaterowanie i usługi oferowane przez hotel. Informują o tablicy informacyjnej organizatora wycieczki dostępnej w hotelach. Podają informacje odnośnie resortu, kraju, miejscowych zwyczajów i możliwości wycieczek. Informują o wycieczkach zorganizowanych, możliwości wynajmu samochodu
oraz innych produktów oferowanych przez biuro podróży. Typy rezydentów biura podróży. Rezydent na kempingu, gospodarz schroniska, rezydent zajmujący się wycieczkami dzieci, rezydent klubu, rezydent zajmujący się wycieczkami rodzinnymi, rezydent zajmujący się wyjazdami na stok, rezydent transferowy. Rezydenci zajmujący się wycieczkami dzieci są odpowiedzialni za opiekę nad grupami dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Oferują szereg rozrywek, a także zapewniają bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Rezydent transferowy przewozi turystów pomiędzy lotniskiem i hotelem. Rezydenci szkół narciarskich są bardzo podobni do rezydentów zajmujących się wycieczkami rodzin, ale pracują oni w ośrodku zimowym. Rezydenci szkół narciarskich kontaktują się z gośćmi i zajmują się wszystkimi aspektami ich wakacji, jak każdy przedstawiciel biura podróży. Prawdopodobnie będziesz odwiedzał gości każdego dnia w ich domku lub hotelu. Obowiązki mogą obejmować transport na lotnisku, organizowanie karnetów narciarskich, wypożyczanie sprzętu, organizowanie jazdy na nartach, administrowanie kurortem, organizowanie imprez apres-ski, serwis narciarski, odśnieżanie, naprawy, prowadzenie pojazdu i prace konserwacyjne. Rezydenci kempingowi są zatrudniani przez tur operatorów oferujących wakacyjne obozy za granicą. Głównym zadaniem rezydenta kempingowego jest przygotowanie i sprzątanie obozu. Składa się on z dużych namiotów, przyczep kempingowych i okazjonalnego domku na drzewie. Rezydenci kempingowi są również zobowiązani do upewnienia się, że klienci mają bezproblemowy pobyt na kempingu, zmienianie butli z gazem, rozwiązanie problemów, tworzenie wykresów rezerwacji, księgowanie, wykonywanie dokumentacji itd. Tak jak w przypadku każdej pierwszej linii obsługi klienta, praca jest zróżnicowana i nie następuje w określonych godzinach, ani nawet w określonych dniach. Rolą gospodarza schroniska jest współpraca z szefem kuchni i innymi członkami zespołu, w zależności od wielkości lub poziomu Twojego domku. Twoja rola polega głównie na sprzątaniu i organizowaniu codziennego śniadania oraz wieczornego posiłku. Najważniejsza tu jest osobowość. Musisz być miły dla swoich gości i zapewnić ciepłą i przyjazną atmosferę. W niektórych przypadkach do obowiązków wlicza się również gotowanie.